panie trenerze, wszystko to, co było do tej pory, jest nieważne. Teraz liczy się tylko i wyłącznie sobota, godzina 20:30. Czy faktycznie tak wygląda w tym momencie nastawienie pana i zespołu do tego, co nas czeka w sobotę właśnie? Znaczy w sobotę mamy bardzo ważny mecz, każdy sobie zdaje z tego sprawę, jakiej wagi to jest mecz. Mecz derbowy w Krakowie, Wisła Krakowia, to jest pojedynek, na który czeka się miesiącami, dlatego my sobie zdajemy z tego sprawę, z rangi tego pojedynku, natomiast nie podchodzimy do tego akurat w ten sposób, że wszystko, co do tej pory było, jest nieważne. No. My sobie zdajemy z tego też sprawę, w którym momencie jesteśmy, że jesteśmy w dużym, jakbym powiedział, takim niedoczasie punktowym. No i ten derbowy mecz jest taką, bym powiedział, dobrą szansą na przełamanie. To są mecze, które rządzą się swoimi prawami, myślę, miejsce w tabeli, dyspozycja ma w tym momencie mniejsze znaczenie, liczy się to, co będzie w sobotę wieczorem na Rejmonta. Czy w związku z tym, że to spotkanie derbowe, wiadomo, że kibice podchodzą do tego meczu w sposób zupełnie inny niż do wszystkich innych spotkań. No właśnie, kibice, ale czy pan, czyli sztab szkoleniowy, czy też piłkarze, czy też wyczuwalna jest jakaś inna atmosfera, czy raczej podchodzicie do tego tak jak do każdego innego spotkania, jak choćby właśnie z Górnikiem Łęczna w ostatnią niedzielę? Znaczy, nie można powiedzieć, że my podchodzimy do tego tak samo jak do innych spotkań, bo to jest zupełnie inny pojedynek. To są derby, ci, którzy to są już dłuższy czas, no to wiedzą, co się z tym wiąże, więc widać dużą mobilizację, widać duży już taki poziom adrenaliny idący w górę. No ale też trzeba spokojnie do pewnych rzeczy podejść, my się nie możemy przemotywować, my musimy się skupić na tym, co będzie się działo w sobotę, więc my pracujemy spokojnie, ale widać w zespole, widać, zresztą cała otoczka w klubie, widać, że wszyscy żyją tym meczem. Wspomniał pan o tym niedoczasie punktowym, gdzie szukać przyczyn tego? Czy to jest w dalszym ciągu więcej pecha, czy może można mówić o jakimś małym kryzysie formy? Gdzie należy właśnie upatrywać przyczyn tego stanu rzeczy? Musimy teraz szukać i upatrywać przyczyn tego stanu rzeczy, bo spokojnie sobie zdiagnozujemy tę rundę. Natomiast ja bym już po raz kolejny się do tego odniósł, przestałem już mówić o pechu, bo to nie chodzi o pecha. Jest parę przyczyn, które się na to złożyły, ale spokojnie sobie już te sprawy zdiagnozujemy, czy tam może tyle wyjaśnimy i zanalizujemy, jak się skończy runda. Przed nami dwa arcyciekawe mecze, mamy 10 dni, w których można naprawdę jeszcze zapunktować i zamazać trochę to złe wrażenie, więc się na tym skupiamy, a nie na tym, co było złego w trakcie tej rundy. Na to przyjdzie czas po zakończeniu ostatniego meczu. Nie chcę pan przemotywować drużyny, tak pan wspomniał. Czy zatem nie szykujecie razem z trenerami jakiegoś dodatkowych bodźców motywacyjnych, czy raczej to po staremu, jak przed każdym spotkaniem? Znaczy, może nie tyle jak przed każdym spotkaniem, ale nie ma co już wprowadzać dodatkowych elementów motywacji. Ten mecz sam wywołuje w sobie taką dozę emocji, że tutaj nie ma co pompować tego balona, bo on prędzej czy później pęknie, więc spokojnie do tego podchodzimy. Mamy już za sobą podczas naszej wspólnej pracy 3 mecze derbowe, w których dwa były zwycięskie, więc mniej więcej wiemy już, jak do tych spotkań podchodzić, jak to wszystko wyglądało, więc też staramy się zrobić to tak, żeby nie popełnić błędu. Sam pan o tym wspomniał, o tych dotychczasowych meczach derbowych, 2 zwycięstwa, 1 remis. No, w ramach, w roli trenera Krakowi ma pan pewnego rodzaju patent na rywalkę z drugiej strony, bo pewnie marzy się takie podtrzymanie tej serii punktowej. Myślę, każdemu się marzy podtrzymanie takiej serii punktowej. Oczywiście my jedziemy na Rejmonta po to, żeby zagrać raz dobry mecz i druga sprawa, żeby powalczyć o pełną pulę, czyli o 3 punkty, bo te 3 punkty meczu derbowym zawsze smakują najbardziej. Także nastawienie jest bardzo, bardzo bojowe i pozytywnie do tego podchodzimy. Natomiast o patencie, to ja tak już z tym patentem nie przesadzał, bo patenty są, patenty później się kończą, więc skupiamy się na tym, co będzie w sobotę. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jak będą wyglądały te właśnie ostatnie godziny do spotkania, no bo przecież rozmawiam w środę, jutro już w czwartek, piątek, no i w sobotę mecz. Jak to będzie wyglądało? Dzisiaj jesteśmy po treningu na Kałuży, jutro mamy trening rano na Wielickiej, w piątek wieczorem na Kałuży i po treningu jedziemy na zgrupowanie przed meczem derbowym.